Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku. Zima w najlepsze trwa, chociaż za oknem ja nie widzę śniegu, być może u Was jest nieco inna pogoda, a nawet ostatnio czuć było jakby taki lekki powiew wiosny, to zima jest na dobre. Można to między innymi rozpoznać po tym, że dni są niezwykle krótkie i ilość światła, która do nas dociera, jest bardzo niewielka. Doskwiera to zarówno nam, jak i naszym roślinom. Także w ten zimowy dzień chciałam z Wami porozmawiać o tym, ile to tego światła właśnie do nas dociera. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdziemy do kwestii tego, ile światła słonecznego do nas dociera, chciałam Was bardzo serdecznie poprosić, abyście w komentarzu napisali, jakie rośliny widzicie w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, które przeglądacie. Jak przeglądacie YouTube'a, Instagrama, Pinteresta, jakieś inne social media. Chciałam się zapytać Was, jakie rośliny najczęściej Wam się wyświetlają? Czy jest to któryś może z filodendronów, czy są to choje, czy są to jakieś rośliny z wariegacją, czy jest to jakaś konkretnie jedna roślina, która na przykład Was bombarduje wszędzie, gdzie tylko nie zerkniecie. Jestem bardzo tego ciekawa, ponieważ algorytmy działają obecnie w social mediach tak, że nie każdemu wyświetlają się te same treści. Także jestem bardzo ciekawa, które treści trafiają do Was, czy nie wiem, widzicie wszędzie na przykład filodendrona Pink Princess, czy być może jest to Monstera Thai Constellation. Napiszcie w komentarzu, jaka jest taka roślina, którą widzicie właśnie w social mediach najczęściej w ostatnim czasie. Jestem bardzo ciekawa tych informacji. A teraz już nie przedłużając, jak to jest z tym światłem słonecznym? Ile tego światła do nas dociera i o co z tym wszystkim chodzi? Żeby odpowiedzieć na to, ile światła do nas dociera, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o położenie nasze geograficzne? Dlatego pozwolę sobie przynieść taki dzisiaj nietypowy rekwizyt jak globus. Także kto marzył jako swoje postanowienie noworoczne o podróżach, to serdecznie zapraszam Cię na podróż palcem po mapie, a tak dokładnie palcem po globusie i zaczniemy od tego, gdzie my jesteśmy. A jesteśmy, kochani, tutaj. Jesteśmy tutaj. Wiem, że część osób, która mnie ogląda, ogląda mnie z innych krajów. Wiem, że sporo osób jest z Wielkiej Brytanii, która ogląda. Część osób też z Niemiec, więc jeżeli jesteście z któregoś z innych krajów, to musicie sobie pewne informacje, które tutaj podam, odnieść tak jakby do swojego miejsca położenia geograficznego. Ale mam nadzieję, że te informacje tutaj zawarte Was do tego zainspirują, do jakichś przemyśleń. Może coś sprawdzicie i więcej dowiecie się o swojej miejscowości. Ja tutaj w dalszej części będę odnosiła się tylko tak jakby do Polski. Zanim jednak te kilka informacji o Polsce, to jeszcze chwilka na temat tego globusa, ponieważ on bardzo dobrze obrazuje kształt kuli ziemskiej, który no nie jest okrągły, nie jest kulisty, jest nieidealny, jak na pewno tutaj ten model właśnie globusa. Jest spłaszczony przy biegunach, ale co najważniejsze również jest taka dodatkowa wypukłość koło równika, którą widocznie ta informacja bardzo producenta zainspirowała, ponieważ ten zgrzew tutaj plastikowy jest taki bardzo wyraźnie wypukły, więc na pewno producent się kierował dokładnie tym, żeby to zaakcentować ten kształt kuli ziemskiej naturalny, który jest określany jako geoida. Także tak wygląda nasza kula ziemska. Wiemy, że Polska jest w tym miejscu tutaj położona. Możemy też sobie od razu sprawdzić, że jest to tak pomiędzy 45 a 60 równoleżnikiem. A tak dokładnie, jak to wygląda w Polsce? W Polsce najbardziej skrajnie położone na północy miejsce to nad morzem. Każdemu od razu nasuwa się taka odpowiedź jako pierwsza na myśl. Jest to dokładnie gmina Władysławowo i punkt określany jako Gwiazda Północy. Jego dokładne informacje zamieszczę Wam tutaj w takim opisie. Natomiast najbardziej na południu położony punkt w Polsce to szczyt w Bieszczadach, szczyt Opołonek. I tak oto Polska rozciąga się pomiędzy 47 i 55 równoleżnikiem. I
Co nam to mówi? No generalnie, jak to zwykle, niewiele to mówi w oderwaniu od jakichś innych danych, więc żeby móc cokolwiek więcej z tymi informacjami zrobić, to trzeba byłoby znaleźć jakiś punkt odniesienia. I tutaj będą pewne takie, można powiedzieć, ciekawostki albo co najmniej nieoczywistości, ponieważ jak tak patrzymy na Europę i mielibyśmy to przenieść na następny, na drugi kontynent, jakim jest Ameryka Północna, to mamy gdzieś takie nasze właśnie wyobrażenie na ten temat, które jest nie do końca, mam wrażenie, pokrywające się właśnie z faktami i numerkami na mapach. Bo gdybyśmy to mieli odnieść, gdzie Polska mogłaby się umiejscowić w Ameryce Południowej, gdybyśmy tak jakby nałożyli te kontynenty na siebie, no to na pewno z góry możemy wykluczyć Alaskę i północną część Kanady, bo tam za zimno. Jeżeli chodzi o Amerykę gdzieś środkową i południową, tutaj Nowy Meksyk, Kalifornia, Floryda, to czujemy, że to klimatycznie też jest nam odległe, tym razem jest to zbyt ciepło. No więc właśnie, gdzie byśmy to mogli tak gdzieś umiejscowić? No, generalnie czasem mam wrażenie, że mamy taką chęć przeniesienia Europy tak jakby w miejsce Stanów Zjednoczonych. A tak naprawdę Stany Zjednoczone są całościowo tak jakby położone bardziej na południe w stosunku do Europy. I Polska, która wydaje się nam właśnie, że jest tak środkowo umiejscowiona, w przypadku gdybyśmy to przesunęli i przenieśli na kontynent Ameryki Północnej, to znajdujemy się gdzie? W Kanadzie. Jeżeli wzięlibyśmy taki punkt odniesienia, który chciałam zaproponować, jakim jest miasto Seattle, miasto, które bardzo dobrze wszyscy kojarzymy, czwórka Seattle, bezsenność Seattle i kojarzy się nam właśnie jako takie trochę ponure miejsce, raczej deszczowe, śnieżne, więc raczej takie powiedzielibyśmy, czujemy, że klimatem podobne, chociaż wiadomo, klimat to nie tylko samo miejsce położenia geograficznego, tylko bardziej złożona kwestia, ale gdzieś to Seattle wydaje się nam takie bliskie, a tak naprawdę Seattle jest położone bardziej na południe niż ten najbardziej położony na południe szczyt w Polsce, czyli ten szczyt Opołonek. Także nawet te takie bardzo północno-skrajne fragmenty Stanów Zjednoczonych są bardziej na południe niż nasz kraj. Także to jest takie właśnie bardzo nieintuicyjne i nieoczywiste, natomiast bardzo proste do sprawdzenia. Zachęcam Was po prostu, zobaczcie sobie te odległości na mapie, czy po prostu sprawdźcie koordynaty geograficzne w internecie, na Wikipedii, gdzie tylko macie ochotę. Także tutaj jest właśnie taki można powiedzieć, ciekawy eksperyment myślowy, bo jest to dla nas bardzo takie, mam wrażenie, nieintuicyjne. Dla mnie przynajmniej takie było. I co można o tym powiedzieć? No, realnie nie mamy tego światła rzeczywiście zbyt dużo, pomimo że jesteśmy w strefie tego oświetlenia umiarkowanego. To jednak jesteśmy dość mocno wysunięci na północ i te dni rzeczywiście zimą są u nas bardzo krótkie i ta ilość światła, która do nas dociera, nie jest zbyt duża. A jeżeli chodzi o to, bo czasami też oglądamy na pewno kanały zagranicznych youtuberów, którzy pokazują swoje rośliny i to jak one rosną, jakie mają tam przyrosty, jak tam rośliny u nich w kolekcji się mają, to miejmy właśnie też to z tyłu głowy tą informację, że jeżeli to są na przykład youtuberzy ze Stanów Zjednoczonych, no to oni mają chociażby startowo już od razu lepsze warunki świetlne przez cały rok. Dlatego warto o tym pamiętać, warto o tym wiedzieć, więc tak naprawdę my mamy gdzieś porównywalne warunki oświetleniowe z osobami, które hodują rośliny w południowej części Kanady. Także no nie są to zbyt komfortowe warunki dla naszych roślin w domu, na pewno. To ile światła ostatecznie do nich dotrze, to jeszcze zależy od bardzo wielu czynników tego, gdzie mieszkamy, bo zupełnie inaczej będzie oświetlone mieszkanie w kamienicy, gdzieś w oficynie, gdzie mamy taką studnie po prostu wszędzie zabudowane jest dookoła budynkiem. I jeżeli to będzie na przykład na jakimś niskim piętrze, czy to będzie pierwsze, czy drugie piętro, a zupełnie inaczej, jeżeli będziemy w jakimś wysokim wieżowcu, będziemy na przykład na 10 piętrze jakiegoś wieżowca, który w pobliżu nie ma żadnego innego podobnie wysokiego budynku i
tego światła będzie docierało tam zdecydowanie więcej. To jest zależy nawet od takiej drobnej rzeczy, jaką jest to, czy mamy firankę w oknie, czy nie. Ponieważ firanka, nawet jeżeli jest półprzezroczysta, to też częściowo filtruje nam to światło. Ona może być świetnym rozwiązaniem latem, jeżeli mamy południową ekspozycję i chcemy tym roślinom zaproponować właśnie takie rozproszone światło, a nie bezpośrednie. Natomiast zimą nawet to, czy właśnie firana będzie zaciągnięta, czy ją na przykład sezonowo ściągniemy, wszystko to wpływa ostatecznie na to, ile tego słońca i tego światła jest w stanie do naszych roślin dotrzeć. Wiem, że też wielu z Was w związku z tym, jakie mamy właśnie warunki oświetleniowe naturalne, decyduje się na doświetlanie roślin i to jest temat dla mnie taki jeszcze niezbadany. Ja, tak jak mówiłam o tym w jednym z poprzednich filmów, nie doświetlam moich roślin. Być może też dlatego mam w tym okresie takie spore problemy, które Wam gdzieś tam raportowałam w ostatnich filmach. Może to jest coś, czym powinnam się zainteresować przed kolejnym sezonem, natomiast szczęśliwie, i to jest taki pozytywny akcent tego filmu, dlatego też chciałam go nagrać w tym momencie, a nie na początku zimy, czy tak na początku, jak się zbliżaliśmy do tych najciemniejszych dni w roku, ponieważ szczęśliwie teraz już właśnie po nowym roku jest to ten moment, kiedy te dni będą się robiły stopniowo coraz dłuższe. I tego światła będzie do nas docierało coraz więcej, także już gdzieś na horyzoncie można powiedzieć, mamy tą wiosnę, na którą czekamy, przynajmniej ja na pewno bardzo mocno czekam i moje rośliny też czekają. Także tym optymistycznym akcentem możemy podsumować, że już szczęśliwie te najciemniejsze dni za nami i będzie tylko coraz lepiej, także kochani, byle do wiosny. A ja Wam, kochani, bardzo, bardzo mocno dziękuję za to, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Widzę, że cały czas pojawiają się na kanale nowe osoby też, które subskrybują kanał. Zachęcam Was do tego. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie ikonkę dzwoneczka, wtedy nie przegapicie nowego filmu. Myślę, że jestem na najlepszej drodze do tego, żeby też dopracować pewien schemat, kiedy nowe filmy będą się pojawiały. Natomiast jest to jeszcze taki etap, w którym nie jestem w stanie tego zagwarantować. Będę starała się, żeby filmy pojawiały się zgodnie z Waszą preferencją w piątki raz w tygodniu. Natomiast ile filmów tygodniowo będę w stanie dla Was przygotować, to na tę chwilę obecną nie jestem w stanie się zadeklarować. Jestem też ciekawa tego, czy jesteście zainteresowani filmami o tematyce innej niż tematyka typowo roślinna. Na karcie społeczności, tak jak w ostatnim filmie wspominałam, będą pojawiały się ankiety, w których będę zadawała pytania i dla osób chętnych, które mają ochotę wziąć sprawy we własne ręce, mieć wpływ realny na to, co tutaj na tym kanale się dzieje, to zapraszam Was, weźcie udział w tych ankietach, ja Wasze odpowiedzi biorę pod uwagę. Także widziałam, że duża była opcja jako druga, że chcielibyście filmy w poniedziałki. Tak jak mówię, no na chwilę obecną nie jestem pewna, czy dam technicznie i czasowo radę nagrać więcej niż jeden film w tygodniu. Natomiast będę się starała tworzyć dla Was, mam nadzieję, przyjemne treści. Jestem też ciekawa, czy jesteście zainteresowani filmami o tematyce nie tylko takiej stricte roślinnej. Dajcie znać w komentarzu i tak jak mówię, będę o to też pytała na karcie społeczność w ankietach. Do udziału, w których Was serdecznie zachęcam, jeżeli tylko macie na to ochotę. Ja Wam, kochani, za to wszystko bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję. Naprawdę daje mi to dużo takiej pozytywnej energii do działania. I widzimy się wkrótce w kolejnym z filmów. Pa, pa!